Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Trzcianeckim Muzeum. Jest mi bardzo przykro, że nie możemy dziś w tradycyjny sposób razem z Państwem otworzyć tej wystawy, no ale siła wyższa, mam nadzieję, że niedługo wrócimy do normalności i będziemy mogli gościć Państwa osobiście w naszej placówce. Dziś wystawa, spotkanie poświęcone pani Kazimierze Twardowicz. Wielu z Państwa pewnie kojarzy tę postać. Ukończyła ona Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, notabene z wyróżnieniem, a swoje życie poświęciła gobelinom, pracy twórczej. Była również nauczycielem w liceum pedagogicznym. Dziś będą mieli Państwo okazję spotkać się z jej uczniami, którzy będą ją wspominali nie tylko jako belfra, ale również jako człowieka. W ościennych domach kultury prowadziła różnego rodzaju zajęcia, gdzie była od reżysera po wykonawcę różnego rodzaju materiałów niezbędnych do przeprowadzenia teatrów. Tworzyła własnoręcznie lalki. Pani Kazimiera kiedyś powiedziała, że chciałaby, żeby jej gobeliny nie były tylko elementem dekoracyjnym, tylko zawierały w sobie takie ciepło. Wydaje mi się, że przyznają mi Państwo rację, że w tych gobelinach, z tych gobelinów bije ciepło. Dziękuję bardzo, zapraszam na spotkanie. Skończyła we Lwowie gimnazjum Zofii Szczałkowskiej, znane chyba gimnazjum. I mówiła, opowiadała nam, że mieszkała na ulicy Floriańskiej. Wynajmowały tam z koleżanką pokój. Jedna czy dwie. Różnie im się zdarzało w tym Krakowie. To była stara ulica, ale w centrum miasta jest Floriańska. To były stare kamienice. Czasami mówiła, że zdarzały się tam wielkie robaki. Miały z tym przejścia, ale też opowiadała, że no nie miała tak łatwo na studiach, bo pomoc z rodziny była może i taka w miarę dostateczna, ale mówiła też o tym, że były mrozy duże, ona miała buciki letnie tylko, czasami na jedzenie jej brakowało. W późniejszych latach, ale wówczas studiowała również wtedy pani Jarema, która załatwiła mamie pracę w bibliotece. Także ona troszeczkę sobie dorabiała. Opowiadała również dużo o Ksawerym Dunikowskim, bo po tym jak w 36 roku czy 7, już nie pamiętam, skończyła ten wydział malarstwa, to jeszcze poszła na rzeźbę. Opowiadała o nim no, takie różne rzeczy, ale raczej on był znany z jakichś ekscesów w Krakowie, więc to pamiętała i opowiadała czasami, jak się zachowywał rubasznie. No, ja tego nie powtórzę. Ona miała dar opowiadania i robiła to bardzo dowcipnie i kolorowo opowiadała. Trudno to powtórzyć. Gdy kończyła studia, wybuchła wojna. To była tragiczna sprawa i dla niej. Miała przyrzeczenie, że będzie kontynuować studia malarskie w Paryżu. Nic z tego nie wyszło. Tak, ale jak o tym mówię, to muszę powiedzieć, że to była osoba przedsiębiorcza, dzielna, a przede wszystkim różnie się życie układało. Były jej porażki, ale przede wszystkim nigdy nie narzekała. Absolutnie nigdy. I chcę wrócić do tamtych czasów. Wybuchła wojna. Jej brat wrócił, zaprzągł konie, uciekaliśmy do Rumunii. Nic z tego nie wyszło. Potem bardzo różnie by było. Nie mówię po to, żeby epatować tymi strasznymi czasami, bo potem, przecież tam wojna skończyła się o wiele lat później. Paliły i mordowały bandy ukraińskie. Ludzie uciekali, tą wieś spalono. Mówię to po to, że w tamtym czasie ja miałem bardzo piękne dzieciństwo.
moja przede wszystkim matka i cała rodzina stworzyła mi świat, to jest niewiarygodne, świat bajki. Chcę podziękować pani dyrektor, państwu, wszystkim pracownikom muzeum za tą wystawę. Moja matka zasługuje na taką wystawę. Może jeszcze kiedyś raz warto powtórzyć, bo są jeszcze obrazy olejne, których to na wystawie nie ma. I dlatego bardzo dziękuję, że tak pięknie to zorganizowano. Jest piękne wydawnictwo. Gobelin to bardzo trudna, w sensie żmudna dyscyplina plastyczna. Wymaga niezwykle cierpliwości i widać, że pani Kazimiera Twardowiczowa miała ją w stopniu wyjątkowym. No, to, że się zajmowała pedagogiką z takim sukcesem, to też świadczy o tym, że ta cierpliwość w niej była rozwinięta. Można nawet się pokusić i powiedzieć, że w stopniu charyzmatycznym, czyli wyjątkowy dar. Jestem ciekawa, jakby ta wystawa wyglądała, gdyby pani Twardowiczowa całe życie tkała. Tu widać bardzo dużo wątków, bardzo dużo zainteresowań. Widać też, pani Twardowiczowa nawiązała kontakt wtedy z ówczesną magister Bednarczuk, która pracowała, czy była asystentką w pracowni profesor Abakanowicz. To taka wielka sława, jeżeli chodzi o gobelin, zasłynęła w świecie jako twórczyni tak zwanych abakanów, czyli wyszła z tkaniną w przestrzeń. Z tkaniny zrobiła obiekty niemalże rzeźbiarskie, przestrzenne. I widać na tej wystawie właśnie fascynację tym eksperymentowaniem z tkaniną, te geometryczne tkaniny, gdzie pojawiają się elementy dodane, wprowadzają taką fizyczną przestrzenność, bo te gobeliny z racji użytych różnych kolorów, bądź jeżeli są bardziej przedstawiające, typu walczące jelenie albo pawie, to pokazują jakąś przestrzeń rzeczywistą, ilustrują. Ale te, które są bardziej abstrakcyjne, one też mają swoją przestrzeń optyczną, bo jedne kolory, te ciepłe, bardziej nasycone, wychodzą do przodu, wybiegają do przodu, a te, które są bardziej pastelowe, budują nam plany dalsze. Natomiast w tych gobelinach, gdzie wyraźnie widać, że pani Twardowiczowa weszła już w ten bardzo nowoczesny nurt realizacji gobelinów, tkanin artystycznych, pojawia się ta fizyczna przestrzenność. Także to widać, jaki to był potencjał i już to, na co można patrzeć na tej wystawie, jest imponujące. Pracowałam z nią w jednej instytucji. Otóż ona 7 lat prowadziła pracownię, ja to też nazwałam gobelinu, ale to pracownia tkaniny artystycznej w Pilskim Domu Kultury i potem Wojewódzkim, bo Pilski Dom Kultury też, jak się Piła stała stolicą województwa, to i Dom Kultury, ten zwykły miejski, przekształcił się w wojewódzki. I jak mówię, 7 lat pracowała z gronem chętnych do poznawania tajników tej dziedziny sztuki. I po prostu wydało mi się niesamowite. Ona skończyła ASP krakowską przed wojną, przecież w 1938 roku. W 1955 dopiero trafiła do Trzcianki. I to, co tu robiła z młodzieżą, to kolejna rzecz. Moją pasją w życiu był teatr. Ona robiła teatr lalkowy z młodzieżą i ona wszystkiego uczyła tych przyszłych adeptów pedagogii, powiedziałam. Oni umieli wszystko, skonstruować scenariusz, ale też stworzyć lalki, sceny, wyreżyserować. I ona z tymi spektaklami objeżdżała cały teren. Więc to była druga dziedzina, w której ona mnie zainteresowała, że ona takie rzeczy potrafiła robić. Pod kierunkiem i według projektu pani profesor zostały wykonane lalki oraz scenografia do sztuki. Pamiętam tytuł tej sztuki i autora. To była sztuka Marii Krieger, bajka o żołnierzu i królewnie.
Aktorzy oraz obsługa muzyczna i techniczna tego przedstawienia wywodzili się z większości z jednej klasy, z mojej klasy licealnej, której wychowawcą był niezapomniany profesor Ferdynand Dziedzic. Aż 19 osób z tej klasy, czyli połowa uczniów, zaangażowana była w tym teatrzyku. No, oczywiście wiele godzin pracy nad wykonaniem lalek, których projektantką była pani profesor. Wiele godzin prób, przygotowywania scenografii. Zakończyło się sukcesem, okazało się, ponieważ ta sztuka wystawiana była w ponad 20 miejscowościach powiatu trzcianeckiego ówczesnego, a także poza powiatem. No, trzeba zaznaczyć, że wszystko odbywało się w wolnym czasie, bo to były zajęcia pozalekcyjne. Ja nie pamiętam, czy myśmy chyba w niedzielę te występy wykonywali, bo pracowaliśmy w soboty, były lekcje jeszcze, więc czy w soboty popołudnia, w każdym razie w czasie wolnym. No i ta sztuka wystawiana była w takich miejscowościach oprócz Trzcianki, gdzie było kilka razy, bo tu było kilka szkół i przedszkoli, więc ta sztuka była wystawiana kilka razy. Występowaliśmy w Czarnkowie, w Ronkach, tam w zakładzie karnym, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, w Szamotułach, Wałczu, Krzyżu, na wsiach, na przykład w Jędrzejewie i w Białej. Tę sztukę naszą podobno obejrzało ponad 5 tysięcy widzów. To byli zarówno dorośli widzowie, jak i dzieci. Dobronek, zanim tam byłem organizować, to musiałem uzgodnić wyjazd, to znaczy spotkanie z naczelnikiem więzienia, panem Andrzejewskim. Pojechałem, wrażenie ogromne, że jak tam wchodziłem, jedna brama, kraty, druga brama, kraty, trzecia brama, oczywiście metalowe kraty, dopiero do wewnętrznego budynku doprowadzono mnie, kraty na drugie piętro, idziemy do gabinetu naczelnika i w pewnym momencie słyszę z boku przez kraty, patrz, faceta z Trzcianki prowadzą. Tak, no, okazało się, że załatwiłem ten wyjazd. Sala nie mieści się, to znaczy nie mieściła się wtedy na terenie więzienia, tylko w mieście. Na luz zgodniliśmy to wszystko, pojechaliśmy tam, występ był fajny. Drugi taki występ to był w Wałczu. Też jechałem, zatrwiałem, dyrektor, bo to był w tym centrum dużym, w tym Wałczu. No nie bardzo chciał się zgodzić, no ale pójdź, wyraził zgodę, ściągnęli przedszkola. Tam tak jak Jadzia mówiła, nie za wielkie kwoty. A po występie przyszedł do nas i mówi, słuchajcie państwo, przyjedźcie jeszcze raz. Mówi, piękna sprawa, lepsi byliście niż teatr jakiś bałtycki, kukiełkowy. No ale to już było przed maturą, no niestety musieliśmy odbyć, po prostu nie było czasu. I, no o tych wyjazdach, tych drobnych takich, to Jadzia mówiła. Do Krzyża jechaliśmy starym, odkrytym, który zatrudniłem z dyrektorem Janem Górskim. To bo co prawda myśmy się spotykali gdzieś tam kiedyś w TKKF-ie, ale nazwiska ani ja jego nie znam, ani on mego. Dopiero wtedy, jak poszedłem do gabinetu dyrektora, przedstawiłem się, mówię, o, ja też Górski. No i zupełnie inna rozmowa i dał nam tego stara i tak tym odkrytym starem żeśmy pojechali. To tyle na temat kukiełek. A jeszcze takie wspomnienie, między innymi też gdzieś byłem załatwić jakąś tą sprawę w związku z wyjazdem i pani profesor mówi, to słuchaj, Franek, leć, mówi, a ja mówię, no ale ja muszę, jakąś tam pracę robiliśmy, dobra. No i następnie okazało się, że ona usiadła przy tym moim rysunku, no, ale narysowała, to zrobiła to, co tam trzeba. Za tydzień ocena prac, ale Franek, przecież to jest kicz, dwa, a ja do niej mówię, pani profesor, jak Boga kocham. Ja tu nawet palcem nie dognęłem, bo to pani profesor malowała wszystko, nie? On mówi, tak, no właśnie, tak patrzę, że tu twojej ręki nie widać. I drugą dłonią mi pisał wtedy. Była świetnym piechurem.
ponieważ w liceum zawsze pod koniec roku szkolnego wycieczki się odbywały i to od tych najbliższych okolic dopiero później do tych dalszych. I w pierwszej klasie była ta najbliższa okolica i myśmy szli do Huty Szkła Ujście. Tak, przez Radolin, przez tam promem, przez Walkowice szliśmy do Ujścia, tam zwiedzaliśmy hutę i później szliśmy jeszcze do Ługów Ujskich, gdzie nocowaliśmy. Nocowaliśmy w szkole. Ale to były takie warunki bardzo skromne, mówię, na podłodze, jakieś materace, jakieś tam było i tak spaliśmy. Pani profesor Twardowicz też tam spała razem z nami, więc nie przeszkadzało jej to, ale pamiętam tę drogę, ponieważ wtedy był dzień bardzo taki słoneczny i wręcz upalny i my już pod koniec tej trasy już wysiadaliśmy. Coraz bardziej rozciągał się ten wężyk właśnie uczestników wycieczki, a pani profesor Twardowicz zawsze na przodzie, zawsze była. Później już z tego ujścia mówi, nie, już tutaj zostajemy, tutaj usiądziemy, tego nie idziemy. I pani profesor na przodzie, także była świetnym piechurem. Później to jest jedno, także każda wycieczka była zawsze bardzo dobrze przygotowana, bo musieliśmy się do tej wycieczki przedtem jeszcze przygotować, co będziemy zwiedzać i zapoznać się tam z historią, czy również jakie ukształtowanie terenu, jakie rośliny. To wszystko było po drodze omawiane. Także na pewno ta wycieczka zawsze też dużo dała nam. Pani profesor na lekcji plastyki nauczyła nas patrzeć właśnie na sztukę. Nauczyła nas tego, żeby dostrzegać piękno we wszystkim, w każdej dziedzinie sztuki, czy to w architekturze, czy w malarstwie, czy w rzeźbie. Właśnie od Uni Kostium, ktoś tu wspominał. Do dzisiaj wiemy, że właśnie na Górze Świętej Anny jest pomnik wykonany przez niego, właśnie dzięki pani profesor. Ale nie tylko tak poważnie chciałabym mówić. Wspomnę parę słów, jak jakiś był taki okres czasu, że pani profesor oprócz plastyki uczyła nas też zajęć technicznych. No jak dziewczynki to oczywiście było szycie. Naszyłyśmy fartuszki, bluzeczki, nawet jakąś piżamkę taką letnią sobie uszyłyśmy. No i przyszedł czas na sukienkę. No skroiłyśmy sobie te sukienki. I przyszłyśmy już sfastrygowano, miała być ta sukienka i przyszłam do szkoły. Lekcja się zaczyna, no pokażcie co tam macie. No i chwyciła pani profesor moją suknię w ręce, podniosła do góry i mówi, dziewczęta, zobaczcie, Janka uszyła sobie suknię jak dla matki od pięciorga dzieci. No tak, tak to było, poprawiła mi pani profesor, dokroiła i bardzo długo lubiłam tą sukienkę nosić. Takie mam bardzo miłe wspomnienie z tych lekcji praktyki. A jeszcze jeżeli chodzi o sztukę, to perspektywę, na którą zwracała uwagę bardzo, do dzisiaj, gdy tylko jadę samochodem, to w drodze od razu pierwsza myśl biegnie do pani właśnie do mamci, bo myśmy mówili na nią mamcia, do mamci, że ona pokazała mi to piękno perspektywy. W piątej licealnej, a był to rok, przełom roku 63 i 64, podczas remontu internatu trójka z nas, a więc Jasiu Lipiecki, Bronek Buda, no i ja, mieszkaliśmy u pani Twardowicz na stacji. Mąż pani profesor, pan Twardowicz, był myśliwy, polował. No i kiedyś wrócił z polowania i zostawił w korytarzu, w pokrowcu broń, sztucer. No, myśmy rano wstali i Jasiu wyczaił, zauważył, że tu coś ciekawego. Wyjął tę broń, no i powiedzmy, sprawdziliśmy, czy
czy inaczej, dokonaliśmy strzału na sucho. No i bardziej zainteresowała nas luneta zamontowana na tej broni, na sztucerze. W związku z tym wyszliśmy na tego, na balkon i zaczęliśmy oglądać z tym sztucerem przez lunetę, powiedzmy, co się wkoło dzieje. No ale szły dziewczyny, w związku z tym przez tą lunetę zaczęliśmy oglądać dziewczyny i przygadywać. Ale ktoś roztropny, rozsądny zauważył, gdzieś tam pewnie był na ogrodach, że trójka chłopców z balkonu mierzy z broni. W związku z tym powiadomił, kogo trzeba, no i pan Twardowicz, kiedy wrócił do domu, no można sobie wyobrazić, co było. No ale wybroniła nas mamcia, sztorcując męża za to, że nie zabezpieczył broni. No i jakoś tak to się rozeszło po kościach. Wiele lat później dwie nieznające się studentki wracają autobusem PKS do domu na ferie świąteczne. Podczas rozmowy okazuje się, że jedna z nich pochodzi z Czarnkowa, druga z Trzcianki. Ta z Czarnkowa mówi, że jej tato kończył liceum pedagogiczne w Trzciance i ciągle wspomina jakąś panią profesor mamcię. To jest moja babcia. Z dumą powiedziała ta z Trzcianki. Tymi studentkami były Patrycja, wnuczka pani profesor, i Basia, moja córka. Czyli pani profesor żywa na pokolenia. Wtedy, kiedy odbywała się nasza studniówka w 1978 roku, byłam poproszona o to, żeby na ulicy Mickiewicza, gdzie mieszkała, nie, to ulica Matejki, gdzie mieszkała pani profesor, żebym zaniosła zaproszenie na naszą studniówkę. I trzy osoby poszłyśmy zanieść to zaproszenie, że chcemy ją serdecznie zaprosić. Pierwsze pytanie, jakie ona nam zadała, to było, jaki będzie wystrój na tej studniówce. Tłumaczyłyśmy jej o tam próbie stworzenia takich altanek podzielonych kratkami i pamiętam to do dzisiaj i to w nas jeszcze tkwi, uczennicach byłych, pani profesor, jak ona wtedy doznała takiego uniesienia i podpowiadała nam, jak to jeszcze urządzić, gdzie bluszcz, gdzie róże. I myśmy wybiegły stamtąd, po schodach jeszcze tam zbiegłyśmy z tej Matejki i chichocząc, no wtedy jeszcze sobie nie zdawałyśmy sprawy. Ale teraz, jak wspomniałam, no wiemy, że dlaczego tylko mając kontakt z takim nauczycielem, który przychodził na zastępstwa, cała rada pedagogiczna, wszyscy wychowawcy, dyrekcja, pragnęli nadal kontaktu z panią Kazimierą Twardowiczową. Dlatego, że była osobą wyjątkową, niepowtarzalną. I najprawdopodobniej dlatego, że była autentyczna, że ona robiła to, co kochała. Postać Kazimiery Twardowicz pozostaje nadal żywa we wspomnieniach wielu osób. Tak artystkę wspomina pani Anna Stefanowicz, ówczesna dyrektorka Powiatowego Domu Kultury w Trzciance, a po reorganizacji Trzcianeckiego Domu Kultury. Była bardzo wymagająca, nie tolerowała byle jakości, żadnych niedokładności technicznych, a zwłaszcza banału, o którym mówiła. To jest kiczunio, nie rób tego, zmień projekt. Po czym ze spokojem pomagała w nowym projekcie. Nieczęsto placówki upowszechniania kultury w niewielkich społecznościach lokalnych miały szansę zatrudniać pracowników klasy pani Twardowicz, posiadającej dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, słuchaczki wykładów Dunikowskiego czy Mechofera, która w uznaniu zasług była honorowana licznymi odznaczeniami lokalnymi i ogólnopolskimi. Możemy powiedzieć, że mieliśmy szczęście. Cieszę się bardzo, że mam następczynię, mam więcej tu w Ściance następczyń, bo ja już na drugi brzeg się wybieram. No a mam tu więcej, tylko w tej chwili to nie ma jakiegoś takiego wielkiego
na Gobelinie. Materiał jest rzadki i bardzo drogi. Poza tym w ogóle w tym regionie, w Pilskim też, ja mam dużo, pozostawiam po sobie tkacze. I jestem strasznie zadowolona, że w Pile istnieje pracownia w dalszym ciągu, pomimo że wszystkie te pracownie artystyczne to ze względów finansowych to właściwie są liczne. Dziękuję bardzo.